Cześć, moi widzowie, witam dzisiaj w bardzo ważnym materiale przygotowanym przeze mnie dla was. A mianowicie oczywiście ICON swapy, które zawitały dnia 10 maja do naszej gry i wreszcie są jakkolwiek ciekawe i sensowne do zrobienia. Ale czy takie mocne jak wam się wydaje, w większości przynajmniej, no to zaraz to sprawdzimy. No to przenosimy się do naszego wyzwania budowania składów i do opcji oczywiście zamiany, gdzie aktualnie zamiany, czy po prostu że tokenów do przepałki możemy zrobić 9. Z tego co mi wiadomo, to następna tura będzie za lekko ponad miesiąc, tak? To chyba zawsze wychodzi, jest ponad 30 dni na zrobienie całej tury swapów. To niestety jest troszkę dużo, znaczy dobrze, że niby jest dużo czasu na zrobienie, ale niedobrze, trzeba długo czekać na kolejną turę, mogliby to po prostu dać wszystko naraz. I pozwólcie, że nie będę tutaj oceniał oraz omawiał tych kart stricte do folderów, bo to jest totalna losowość, 1 plus 8.3 plus i 8.4 plus, no to jest no, po prostu randomowa paczka, no jak ktoś chce foldery, bo raczej bym nie liczył tutaj na trafienie mega kart, chyba że ktoś to by sobie przetrzymał na jakieś fajne tocy, to może jakkolwiek ma to sens, ale tutaj raczej jest to tylko i wyłącznie pod foldery, jakieś pewne po prostu SBC w przyszłości. Kolejna opcja to też jest totalny random, czyli paczka z ikoną historyczną, czyli oczywiście Optimus. Mało shopów na to trzeba, no ale tutaj możemy dostać totalnie wszystko. No i tutaj właśnie o takie wybory mi chodzi, bo ja takie swapy najbardziej lubię, gdzie przepalamy daną ilość swapów i mamy po prostu pewność. 6 swapów pierwszą już pewną rzeczą jest Bastian Schweinsteiger w wersji Optimus Prime. No gdyby on był tak dobry, jak ma zdjęcie na karcie, to by było niesamowicie. Niestety 3 na 3. Dobra, jeszcze załóżmy, że jest to środkowy pomocnik defensywny i nie jest to aż tak bardzo potrzebny w środku pola. Ale 77 tempa, 79 zwinności, 82 równowagi sprawia niestety, że Bastian Schweinsteiger jest w tym roku niegrywalny. Jeśli dobrze pamiętam, to jest pierwsza FIFA Bastiana w tej grze. No niestety nie wstrzelił się, także Bastian za 6 swapów to jest totalnie bezużyteczny wybór, chyba że mamy kibiców Bayernu Monachium i ktoś sobie lubi pograć Niemcem w środku pola, to wtedy, no to już rozmawiamy tutaj stricte o grywalności danych kart i o sensownym graniu. Kolejny wybór to historia ICON i tym razem mamy pomocnik ofensywny. Czy pomocnik ofensywny tyczy się też napastników? Chyba nie, ale nie jest to istotne, bo to jest po prostu totalnie kolejna randomowa paczka, czyli Ikona 92+. Nie oceniamy tego, no bo to nawet nie da się tutaj określić, czy jest to warte jakiejkolwiek uwagi, bo jednemu może oddać Pelé, Chulita, a drugiemu może oddać, tak jak na przykład tutaj, Schweinsteigera, no losowość. Kolejny wybór troszkę ciekawszy, bo za 8 swapów możemy otrzymać Hristo Stoiczkowa w wersji Optimus Prime, który niestety ma 3 gwiazdki słabszej nogi, nie ma nawet 5 sztuczek, tylko 4, lepsza noga lewa. No i statystyki Bułgara są naprawdę na bardzo dobrym poziomie, trzeba przyznać, jeśli chodzi nawet o tempo i strzałem, to jest absolutny top. Niestety, moim zdaniem skromnym, nie nadaje się on do grania na pozycji napastnika przez jego gwiazdki, no i niezbyt taką przyjemną sylwetkę. Na SPO będzie jeszcze gorzej, na skrzydło, no tutaj z tymi gwiazdkami na skrzydle to nawet nie próbujcie go dawać, czyli kolejna pewna ikona do wzięcia wraz ze Schweinsteigerem, który nie nadaje się do grania niestety. Ikona Prime 92+ do wyboru, czyli tak zwany player pick 1 z 3, to jest troszkę ciekawsza opcja. Wydaje mi się, że te player picki z ikon są chyba trochę ciekawsze niż te paczki, no przynajmniej dla mnie. Ikona Historia do wyboru 1 z 3, może powinienem mówić Optimusy, bo Historia to nie zbyt dobrze brzmi. 1 z 3 player pick, totalny random, nie oceniamy. Georgie Best w wersji Prime, no to jest ciekawy wybór. Dlatego, że prawych skrzydłowych, nominalnych prawych skrzydłowych w FIFA 21, no to nie ma, no naprawdę. Dopóki w grze nie pojawił się Kulusewski, po nim Atal, to prawego skrzydłowego nie wiem jaki pros miał w swoim składzie nominalnego, po prostu go nie było. 4 na 4, szkoda, że chociaż nie te 5 sztuczek, jak chociażby Garincha. Wystarczające statystyki na tym etapie gry, ale czy go można dostać teraz? Nie można, 11 swapów, czyli dopiero za ponad miesiąc Georgiego byście mogli sobie odebrać. Nie jest to topowa karta, Na Enkę się nie nadaje, może ten Optimus jakkolwiek by jeszcze miał sens, ale niestety dali tylko Prima. Także Georgie Best, fajny biegacz na skrzydełko, najlepiej w formacji 4-4-2, bo 4-2-3-1 to nie będzie jakaś bestia. Chyba że jesteś kibicem Manchester United, wtedy Georgie Best będzie grał 3 razy lepiej. Ale generalnie okej wybór, ale nie jest to niestety nic szałowego. Ikona Optimus pomocnik 92+ do wyboru 1 z 3. To jest mega fajna opcja, ale zapewne i tak skończy się na czawim, także. Ale no to jest kolejna randomowość. Tutaj zaczynamy lekko zionąć ogniem, bo pewnie wiele z was się obrazi zaraz o tym, co powiem. 13 swapów potrzebujemy, żeby dostać wersji Prime Ferenca Puskasa, ocenionego na aż 94. No jego statystyki są troszkę lepsze niż moja umiejętność poruszania się po menu. Wystarczające tempo, bardzo dobra stamina, siły trochę, no ma mało, ale to jest bardzo niski zawodnik, bo ma 1,72 m, tak jest. Strzały jedne z najlepszych w całej grze, z lewej nogi, no bo niestety ten gość nie potrafi robić, no może dobre, 4 sztuczek to jeszcze nie powiem, że nie potrafi robić zwodów, ale no tych najlepszych nie potrafi, no a z prawej nogi, no to zazwyczaj wsiadamy tylko do tramwaju i nie piszcie w komentarzach, że ma na tyle dobre statystyki, że mimo tego, że ma te 3 gwiazdki z obszej nogi i tak będzie kończył. Grałem Puskasem, nie nadaje się on do grania na najlepszych ludzi. Także ja Ferenca Puskasa wersji Prime odradzam, oj odradzam zdecydowanie. Kolejna opcja to oczywiście ofensywna ikona Optimus 1 z 3, 92+, fajnie kolejny raz brzmi na papierze, niestety totalny random do waszej dyspozycji. Pewniak, czyli Rio Ferdinand 91, Optimus tym razem, dobrze, że nie Prime. No i tutaj to jest mega fajna inicjatywa, że tutaj Rio się znalazł w tych swapach, w tej trzeciej turze bodajże, albo czwartej, nie pamiętam, która to jest w tej grze. Niestety na niekorzyść Rio, nie jest to FIFA 19, 18 i mamy tutaj metę bocznych obrońców, dlatego Rio Ferdinand jest, no nie jest to zły wybór, aczkolwiek jest to bardzo przeciętny. No, Rio Ferdinandem żaden pros w tym roku nie grał i nie będzie grał, bo niestety do aktualnej mety on się nie nadaje. Może nie będę już bardzo komentował tego 62 zwinności, 58 równowagi, bo na nominalnych stoperach wiadomo, że to działa troszkę inaczej. No na przykład tutaj na dobrym przykładzie jest Rafael Varane zwykły, który ma jeszcze mniej niż Rio na tej karcie. Ale no jednak mimo wszystko jest to Rio Ferdinand, jest on bardzo dobrym obrońcą, prawdopodobnie tak będzie gorszy niż taki chociażby Sergio Ramos Toty, moim zdaniem. No do Varana 91 i Toca tu nawet żadnego porównania tu nie będziemy dawać. No i gorszy od większości bocznych obrońców, którego możecie dać do swojego składu. Także Rio Ferdinand bardzo dobra opcja, ale no niestety musicie grać troszkę bardziej rozważnie i z głową i statycznie, albo po prostu jak frajer na piątkę obrońców. Wtedy Rio Ferdinand będzie mega kozakiem. Niestety, tak jak wspomniałem, nie pasują zbytnio aktualnie do FIFA 20. Mimo to jest to karta godna uwagi. Przedostatni wybór no to jest ikona Optimus 93+ do wyboru. No i tutaj zaczyna się robić ciekawie, bo odpadają nam wszystkie ikony 92 i w dół, których jest całkiem sporo niegrywalnych. 93+ i w górę jest troszkę mniej, aczkolwiek nadal spokojnie myślę, że 10-15 ikon znajdziemy, których raczej do swojego składu byśmy nie chcieli dać. 16 swapów to jest moim zdaniem mega dużo dla osób, które nie przepadają za tym, bo mimo wszystko znajdziemy w tej grze całkiem sporą społeczność, która uważa, że robienie zapów jest całkiem przyjemne. Moim zdaniem nie jest, no i wolę sobie pograć coś innego, aczkolwiek nie mi oceniać, jak ktoś lubi, to dobrze, będzie się jeszcze bardziej przy tym bawił. Ikona historia 93+, tutaj się troszkę właśnie zatrzymamy, no bo mimo że jest to nadal totalnie randomowa, no to jednak troszkę chociaż pewniejsza opcja, no bo jednak jest tutaj bardzo duża szansa na trafienie gościa, który będzie jakkolwiek użyteczny, bo te Optimusy 93 i wzwyż, no to zazwyczaj są chociaż tak na siłę wzmocnione, żeby ten overall jednak wysoki miały. Aczkolwiek dostanie Cannavaro czy Roberto Baggio nadal jest tutaj bardzo prawdopodobne, czy nawet taki Lewiarzyn, to jest chyba najgorsza możliwa opcja w ogóle, jak wyskoczy flaga Rosji za 16 swapów, no to można się załamać. Mimo wszystko fajna opcja, jeśli ktoś lubi adrenalinę i nie chce mam nadzieję, jakoś bardzo się rozczarować. Jest mega duża szansa na dostanie kozaka, ale jeszcze większa na dostanie karty niegrywalnej. I ostatni wybór, czyli Patrick Vieira za 17 słapów do wzięcia aż, czyli maksymalną ilość, jaką... Nie, możemy to zdobyć chyba 18, tak? Czyli jeszcze jeden by nam został, nie wiem, czy za jeden możemy to zdobyć chyba te 81+. Co do Patryka Viery, to nie jest niestety wersja Optimus Patryka, wielka szkoda, bo Patryk w wersji Optimus jest mega szefem, ale na całe nasze szczęście społeczności wszystkich graczy, Patrick Vieira w tym roku od wersji nawet Baby jest ultra szefem. W przeciwieństwie do takiego Nazário albo Chulita, którzy zaczynają się dopiero od wersji mid i wzwyż. Dlatego Patrick Vieira jest totalnie pewną opcją, jest to genialny środkowy pomocnik, możliwe, że jeszcze nawet lepszy środkowy obrońca, najlepszy stoper formacji na piątkę obrońców. Tutaj nie ma absolutnie żadnych wątpliwości, na centralnym stoperze nie znajdziecie nikogo lepszego. Tak samo w wąskich formacjach na SPD jest to najlepszy wybór w grze. No nie licząc oczywiście Viery Optimusa, ale no, mamy tylko Prima, tylko albo jaż, no 17 sapów tu uważam, że jest całkiem sporo. Niestety Patrick Vieira, jak wszystkim wiadomo, nie potrafi totalnie grać w ataku i mnie to troszkę boli, bo ja lubię futbol ofensywny i aktualnie na przykład grając z takim Chulitem i Renato Sanchezem, to mogę sobie uderzać, strzelać, podawać, biegać gdzie chcę i jak chcę i robić co chcę. Niestety Patrick Vieira chyba nawet ma jeszcze 3 gwiazdki sztuczek, no tak jest 3 na 3. No to jest bardziej SPD i SO niż SP i SPO. Mimo to genialny wybór, najlepszy ze wszystkich dostępnych tutaj swapów czy wymian, które możemy otrzymać za nasz jakże cenny czas. Także to była moja szybka i recenzja, mam nadzieję, że nie monotonna zbytnio, nie każdy został mega urażony, jeśli tutaj zwyzywałem jego wybór, który już pewnie sobie obrał jako cel za zrobienie. No ale no chciałem jednak zrobić to troszkę bardziej szczerze i nie podniecać się nad każdą kartą, którą możemy dostać za darmo. Także dziękuję za oglądanie, napiszcie w komentarzu, którą opcją wy wybierzecie, a może nawet dwie opcje, bo taki wariant też jak najbardziej jest dozwolony. Jestem bardzo ciekawy, podyskutujmy razem w komentarzach, życzę wam miłego dnia, trzymajcie się i do usłyszenia niebawem. Puh.